Piąty ogólnopolski turniej szachowy o mistrzostwo gminy Kościelec rozpoczął się 1 lutego i potrwał 5 dni. Dziękuję wójtowi gminy Kościelec, panu Dariuszowi Ostrowskiemu, który jest pomysłodawcą i założycielem oraz trenerem sekcji szachowej. Dziękuję wszystkim rodzicom, którzy wspierają swoje dzieci w drodze do sukcesu. Dziękuję naszym sponsorom, którzy pomagają nam w realizacji naszych celów, rozumieją, jak ważne jest wspieranie młodych ludzi i inwestowanie w ich przyszłość. Ogromnie się cieszę, że wszyscy spotkaliśmy się na 5. ogólnopolskim turnieju o mistrzostwo gminy Kościelec. Był to czas intensywnej pracy, ale jednocześnie czas spotkań, wspomnień i długich rozmów z przyjaciółmi. Wzięło w nim udział 69 szachistów. Rozgrywki przeprowadzone zostały w 3 grupach rankingowych. W grupie A grali zawodnicy od 2. kategorii szachowej i posiadający ranking międzynarodowy. Zwyciężył Dawid Niekraś z ASS Lipno-Stęszew. Drugie miejsce zajął Maciej Adamczewski, strzelce opolskie, a trzecie Sebastian Hanusek, UKS KKS Kiełbaska w Kościelcu, który jednocześnie otrzymał tytuł mistrza gminy Kościelec. Dalsze miejsca zajęli Mirosław Gawroński, KS Hetman Płock, Stanisław Misiek, OTS Ostrów Wielkopolski, Zbigniew Glatty, ASS Lipno-Stęszew, Michał Sasin, Mikołaj Kowalczuk, obaj UKS Skoczek Milicz, Jerzy Kot, UKS WDA Lipusz, Michał Nawrocki, UMKS na Pięterku Poznań. Na drugim miejscu wśród zawodników z UKS-u Kościelec znalazł się Miłosz Świderski, który wyprzedził Macieja Szafrańskiego. W kategorii kobiet pierwsze miejsce zajęła Jagoda Świderska, UKS KKS Kiełbaska w Kościelcu. Grupa B składała się z szachistów posiadających ranking 1400-1700. Najlepszym graczem okazał się Igor Steckiewicz, który wyprzedził Macieja Anastaziaka i Krzysztofa Kozę, wszyscy z UKS-u KKS-u Kiełbaska w Kościelcu. Dalsze miejsca zajęli Kacper Kilarski, MDK Wągrowiec, Mateusz Zając i Wiktor Pisznot, obaj UKS Kościelec. Pierwsze miejsce wśród kobiet wywalczyła Anna Kilarska, MDK Wągrowiec, a drugie Marta Adamczyk, UKS Smeczkon. W grupie C rywalizowali gracze z rankingiem 1250 i mniejszym. Zwyciężył Zbigniew Mazur, UKS KKS Kiełbaska w Kościelcu, który wyprzedził Konrada Trzuskolasa z Turku i Krzysztofa Pawlaczyka, UKS Smecz Konin. Najlepszą kobietą turnieju została Maja Steckiewicz, wyprzedzając Lenę Pisznot i Laurę Widerską, wszystkie z UKS-u KKS-u Kiełbaska w Kościelcu. W klasyfikacji najlepszych z UKS Kościelec zwyciężył Zbigniew Mazur przed Albertem Tomaszewskim i Mają Steckiewicz. Niezmiernie cieszę się, że Państwo przybyliście tutaj tak licznie. Zapraszam już z góry Państwa na 6. ogólnopolski turniej szachowy Mistrzostwo Gminy Kościelec. I ja mam taką nadzieję, że ten turniej za rok, jeżeli odbędzie się, a myślę, że się odbędzie, zorganizujemy już w nowym Domu Kultury, który tuż obok Urzędu Gminy buduje się i na pewno warunki będą tam znacznie lepsze.